A jesteśmy w dżungli, jesteśmy w Peru, jesteśmy w okręgu Cusco i właśnie jadąc w stronę Quilibamby z przełęczy Lares wjechaliśmy do miejscowości, która się nazywa Quebrada Honda. I tak naprawdę odkryliśmy miejscowość, o której niezbyt dużo jest w internecie, a tak naprawdę nic nie ma o niej w internecie. Jest tutaj mnóstwo zajebistych ludzi. Jest bardzo ciekawy projekt, którego autorką jest ta oto koleżanka, nasza Peruwianka, ze swoim mężem. Postanowili pomalować kilkadziesiąt budynków z muralami, którymi możecie zobaczyć na zdjęciach, które będą pokazywane w trakcie tego krótkiego filmiku. Jest to naprawdę niesamowite miejsce, ponieważ zielona dżungla i te piękne, kolorowe murale. I do tego wszystkiego tu prawie nikt nie przyjeżdża, bo nikt o tym nie wie. Yes, for us is a surprise that travelers arrive here. We are happy of having them here because since many years no travelers have appeared around this place because this place is not in the map. This city is not in tourist books or travelers guides. So it's very nice to have them here and discover the mural that we are painting to attract more people, more visitors and more travelers. So we hope and we hope to have you here visiting the first city mural in Peru. Thank you. Słyszycie, Polacy, macie tu przyjeżdżać, bo to jest naprawdę super. I w peruwiańskich informacjach turystycznych nie znajdziecie nic na ten temat. Mapa się kończy na Lares, które nawet nie ma zaznaczone, że są ciepłe źródła. Także warto tutaj przyjechać. Droga w dół, piękny offroad, kilkadziesiąt kilometrów. Tak naprawdę chyba więcej już, nie? Ile z przełęczy? Ze 150 kilometrów będzie? No. 150 kilometrów. Z Kolki jest 120. Jest naprawdę super i to jest właśnie to, o czym wam cały czas opowiadamy, że pchamy się w takie miejsca, żeby wam takie miejsca pokazywać. Do usłyszenia. Może